Podczas konferencji naukowej Współczesne dylematy polskiego rolnictwa zorganizowanej w Państwowej Szkole Wyższej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej minister rolnictwa i rozwoju wsi przekonywał, że konieczna jest zmiana wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Minister przypomniał, że po ponad 50 latach cele stawiane przed WPR nie zmieniły się. Wspomniał też, że po ostatniej reformie płatności obszarowe nie są powiązane z produkcją rolną. Polska jest liderem kampanii na rzecz zmiany wspólnej polityki rolnej. Chcemy odejść od historycznych tytułów do płatności, które konserwują obecną strukturę rolnictwa. Chcemy, żeby płatności miały charakter nadal niezwiązany z produkcją, ale charakter odniesienie do powierzchni gospodarstw rolnych, żeby te płatności uwzględniały trudne obszary dla gospodarowania, a więc i obszary górskie, i obszary o gorszych warunkach klimatycznych, glebowych czy przyrodniczych. I trzeci poziom jakby uzupełniający to szczególne dopłaty dla rolników za to, że gospodarują na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo, zachowując te obszary w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń. Według ministra o tym, co i w jakiej ilości produkować, zacząłby decydować rynek. Marek Sawicki wskazał, że na przykład w Danii dochody rolników z płatności często sięgają 70% wszystkich wpływów do gospodarstwa. Więc w takiej sytuacji, kiedy zaledwie 1/3 dochodów rolnika pochodzi z produkcji, taki rolnik przestaje być zainteresowany unowocześnianiem, rozwojem swojego gospodarstwa, innowacyjnością, bo przecież po co, skoro i tak jego dochody od jego aktywności, od jego wykształcenia, od jego zaradności kompletnie nie zależy. Więc z pewnością ta polityka będzie musiała być zmieniona. Marek Sawicki podkreślił też, że konieczna jest zmiana stosunku Europy do świata, z uległego i otwartego na żądania dostępu do europejskiego rynku, na politykę aktywnego wspierania rolnictwa i jednoczesnego chronienia tego rynku. Bo nie może być tak, że wobec europejskich rolników, w tym także polskich, stawiamy bardzo wysokie wymagania, a jednocześnie zgodzimy się na import żywności z innych regionów, gdzie produkowana jest w znacznie gorszych warunkach, często ze znacznie większym obciążeniem dla środowiska, gdzie ta sprawa chociażby dzisiaj emisji ochrony środowiska jest sprawą wysuwaną na pierwszy plan. Minister zachęcał też studentów do zdobywania wiedzy i wykształcenia, bo zdaniem Marka Sawickiego są one w rolnictwie potrzebne. Rolnictwo, gospodarstwo zawsze było warsztatem wielokierunkowym, wymagającym wszechstronnego przygotowania. Ale dzisiaj, kiedy mamy ogromny postęp, kiedy mamy ogromną konkurencję zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zewnętrznych, ta wiedza jest tam potrzebna. I ona jest potrzebna nie tylko z biologii, ale także z mechanizacji, ale także z matematyki, z ekonomii, którego przedmiotu byśmy nie trącili, to widać wyraźnie, że w codziennym życiu rolnikowi się przydaje. Nawet czasami rolnik nieświadomie korzysta z tego, co ze szkoły wyniósł, ale jeśli jest dobrze przygotowany, jest dobrze wykształcony, łatwiej sięga po nowości, łatwiej przystosowuje się do wymagań współczesności, lepiej mu konkurować i mniej narzeka. Na koniec minister Sawicki przypomniał z satysfakcją, że polskie rolnictwo po okresie stagnacji lat 90. w latach 2000-2010 dynamicznie się rozwija.